Kościuszów wielokrotnie płonął. W 1756 roku, kiedy miał miejsce tragiczny w skutkach jeden z pożarów miasta, mieszkańcy postanowili pielgrzymkom prosić świętego Wawrzyńca o ochronę, pielgrzymując do Bielowickiego kościoła. Wspomnienie świętego Wawrzyńca przypada 10 sierpnia. Ta tradycja po raz 267 została kultywowana, w szczególności przez parafian z kościoła farnego świętych apostołów Piotra i Pawła w Skoczo. Piękną homilię wygłosił ksiądz Czesław Bloch, sercjanin z Jasienicy. Jest to zwykłe draństwo i bandyctwo. Na tym polega współudział w deprecjonowaniu, niszczeniu chrześcijaństwa. Pogarda dla wartości w naszej ojczyźnie. Pogarda dla tych, którzy publicznie wyznają wiarę. Oczywiście zauważyli, ilu w Paryżu i kto miał na szyi krzyżyki z występujących sportowców? Sportowcy z Kenii, z Nigerii i ze Stanów Zjednoczonych, czarnoskórzy. Oni nie wstydzili się chrześcijaństwa. Oni się nie wstydzili. Oni mieli znaki i odznaki swojej wiary. U nas ktoś, kto wypowiedział się jako człowiek wierzący w przestrzeni publicznej, jest piętnowany i prześladowany. Dziennikarz znany telewizyjny. No to jest świadectwo tych postaw antychrześcijańskich, tego raka antychrześcijaństwa, który niszczy nasze społeczeństwo. Na świecie doznacie ucisku. Ale Jezus, siostry i bracia, nie pozostawia nas samych. Nie pozostawia. Ufajcie, Jan zwyciężył świat. Jezus daje nam nadzieję. Jaką? Oto ja jestem z wami aż do skończenia świata. Żyjemy w Kościele, jesteśmy Jego częścią. To Jezus zapewnia bramy, bramy piekielne go nie przemogą i go nie zniszczą. My żyjemy we wspólnocie ludu Bożego, we wspólnocie ludzi wierzących. Te trudne czasy z pewnością musimy przeżyć. To jest czas próby. Tu padło na początku takie słowo świadectwo. Chrześcijanin musi być człowiekiem świadectwa. Chrześcijanin, jeżeli będzie dawał świadectwo, będzie płacił. Tradycja pielgrzymowania do Bielowicka znana była już w XVIII wieku. Święty Wawrzyniec strzeże przed pożarami od 268 lat i wierzą w to skoczowianie i tradycyjnie pielgrzymują do Bielowicka. Wraz z nimi do Bielowicka udał się Mariusz Jaszczurowski. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów, pielgrzymujących pieszo do Skoczowa, z Pierścia, ale także innych pielgrzymów, którzy przybyli do świętego Wawrzyńca. Wszystkich bardzo serdecznie witam, tych przybyłych na rowerach, samochodami również. Oddajemy cześć świętemu Wawrzyńcowi, diakonowi i męczennikowi za jego stawiennictwem. Ofiarujemy nasze modlitwy. Ksiądz Sebastian modli się w intencji pielgrzymów z Pierścia. Ksiądz proboszcz Sebastian, ksiądz Jan ze Skoczowa modli się również w intencji pielgrzymów ze Skoczowa, ksiądz Czesław w intencji Bogu Wiadomej. Ja modlę się o błogosławieństwo Boże za stawiennictwem świętego Wawrzyńca dla żyjących z rodziny, a także o radość życia wiecznego dla zmarłych.